Witamy wszystkich na takim małym fragmencie muzykoterapii. Będziemy tutaj pracowali z instrumentem zrobionym z bambusa. Jest to instrument, który nosi nazwę didgeridoo i pochodzi z Australii. Jest to bardzo, bardzo archaiczny instrument. Tak naprawdę trudno ocenić jest wiek, kiedy został pierwszy raz używany. Może nie mówię o konkretnie o tym instrumencie, bo ten jest zrobiony dość pewnie niedawno. Ale jakby sama tradycja grania na didgeridoo jest bardzo, bardzo stara. Zazwyczaj didgeridoo jest robione z eukaliptusa. Jest dużo większe niż to. Natomiast sam materiał, który jest wykorzystany, czyli bambus, sprawia, że dźwięk tego didgeridoo jest bardzo głęboki. I można go używać do grania. Można grać na nim przepiękne, transowe melodie. I są mistrzowie takich rzeczy, jak na przykład Xavier. Natomiast instrument ten może mieć jeszcze inne zastosowanie. Jego zastosowanie może być podobne do gongów czy mis tybetańskich, ponieważ dźwięk, który wydobywa się z tego instrumentu, jakby posiada pewnego rodzaju wibracje. Wibracja ta porusza cząsteczki w ciele człowieka, mogąc go doprowadzić do stanu głębokiego relaksu. Jeśli taki instrument jest stosowany dłużej, można położyć człowieka na łóżku, tudzież na stole do masażu. Jestem masażystą, więc czasami używam po masażu tego instrumentu, żeby rozluźnić jeszcze bardziej człowieka, jeśli to możliwe. Ostatnio Ula doświadczała działania tego instrumentu. Może chciałabyś coś powiedzieć na ten temat? Mając właśnie taką spastykę, jaką mam, na którą ciągle mam ćwiczenia różnego rodzaju, to akurat ten instrument, właściwie te wibracje są jak najbardziej wskazane, dlatego że właśnie jakby te wibracje tak rozluźniają tą spastykę, którą posiadam. Tak, więc Ula jest moją podopieczną, ja tutaj jestem jej opiekunem i też używam tego instrumentu właśnie do terapii z nią. Może pokażę mniej więcej, jak to wygląda, chociaż jakby sam przebieg tego nie będzie tak, jak to zazwyczaj jest, ponieważ zazwyczaj się kładziemy gdzieś tam na łóżku, na stole i to trwa dość długo, jakieś 45 minut. Tutaj to na potrzeby filmu po prostu tylko pokażemy, to będzie taka pokazówka. Nie będzie to melodyjne, bo nie o melodię chodzi, a raczej o ton i wibrację dźwięku. Krótka zapowiedź. Tak, tak, tak. Możesz się rozluźnić troszeczkę. Tak to wygląda.